Misterium chleba to taka tradycja naszej gminy Kobierzyce, doskonale znana, kiedy dzielimy się wspólnie chlebem tym, który został upieczony z tegorocznych zbóż. Także prosimy bardzo serdecznie, bardzo podniosły moment, a zespół już prawie przygotowany, za chwilę tuż po tym misterium wystąpi. Bardzo, bardzo myślę, to się Państwu podobało, a oni powiedzieli, że to była tylko rozgrzewka przed tym, co nas czeka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy na takim miejscu, gdzie jest posiłek, czyli przy stole jesteśmy, jest chleb, są właśnie świeże pieczywo. Jesteśmy na święcie dziękczynienia. Chciałbym właśnie podziękować, że w tym co małym można się spotkać i w kościele z Panem Bogiem, i właśnie we wspólnocie z ludźmi, że tu jest takie miejsce spotkania, tu jest boisko i to jest te przyrządy do zdrowia fizycznego, że też jest i jest orlik, ale też mamy od paru dni, od trzech dni taki ryneczek, jak to pan wójt się wyraził, rynek tyniecki, taki plac tyniecki, jak to mówią inni, tam koło świetlicy, za kościołem można powiedzieć, który się bardzo przydaje jako plac parkingowy, ale nie tylko. To jest piękne miejsce też na spotkanie, bo właśnie plac ma to do siebie, że się spotykamy, że możemy ulicą, drogą idziemy, przemieszczamy się, a na placu się możemy spotkać. I bardzo to jest takie pocieszające, że w Tyńcu Małym są takie różne miejsca spotkania. I kościół, i świetlica, i teraz właśnie i tam dołek zielony, i właśnie ten plac tyniecki, ten nasz ryneczek nowy, taki ozdobny, z masztem. Bardzo właśnie jako parki. I te są takie miejsca. Jest szkoła stara, jest szkoła nowa. A wiemy, że chleb, gdy chodzi o chleb, to trzeba codziennie nowego chleba. I co roku trzeba nowego zasiewu, Matki Bożej Siewnej i nowych plonów. Dlatego pomódlmy się, podziękujmy Panu Bogu za to dzisiejsze spotkanie, za to, że są miejsca tutaj w tym, co mają, żeby się spotkać właśnie. I gratuluję gminie i dziękuję właśnie za ten nowy plac, bo to też dla kościoła bardzo ważne, żeby były samochody, gdzie można zaparkować. Kiedyś idąc ulicą Parkową zapytałem dzieci, dlaczego ulica Parkowa się nazywa Parkowa. Zgadnijcie, jak dzieci odpowiedziały. Bo tu się parkuje, tak? Tu się parkuje samochody? A tutaj my jesteśmy po to, żeby podziękować. Więc podziękujmy Panu Bogu. Nie to, że do parku, tylko właśnie, że parkuje się. Więc tak, podziękujmy za to spotkanie, za to dzisiejsze święto, za ten chleb powszedni życia dni. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, wieki wieków. Amen. I tak jak w Kościele, pomódlmy się o chleb powszedni dla nas samych, dla naszych rodzin, dla naszej społeczności, dla całej naszej Ojczyzny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za chleb, na tegoroczny chleb dożynkowy, owoc ziemi ludzkiej pracy, pracy rolników, który gromadzi nas dzisiaj w jedno na tym placu. Podobnie tak jak w kościele nas gromadził przy Twoim ołtarzu, gdy na Twoje słowo staje się Twoim ciałem. Pobłogosław nas i te pieczywo, ten chleb z tegorocznego zboża, tegorocznych zbiorów, którym będziemy się dzielić i sobie życzyć wszelkiej pomyślności Bożego błogosławieństwa. Panie, Ty sam nauczyłeś nas, aby dzielić się chlebem, zwłaszcza z potrzebującymi, także miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz więc nas wszystkich Twoim błogosławieństwem,
abyśmy jako Twoje dzieci wspólnie sławili Twoją ojcowską opatrzność przez Chrystusa Pana naszego. Tutaj jest też kapliczka, znaczy wieniec dożynkowy z tyńca małego w kształcie kapliczki Matką Bożą. Wiemy, że w tyńcu właśnie jest święto parafialne i wspólnotowe właśnie jako odpust ku czci Matki Bożej Siewnej. Więc zwróćmy się do Matki Bożej o opiekę nad tyńcem małym, nad całą parafią, nad gminą naszą Kobierzycę, nad tą małą ojczyzną i naszą wielką ojczyzną, a także i nad całą Europą, bo tutaj mamy księdza Michała, który jest bałtyjska, nad samego Bałtyku, ale już obwód kaliningradzki, czyli królewiecki, jak kleryk Michał z Podlimanowej, wiem jakie to są strony. I są goście z bliska i daleka. Matko Boża, miej na swojej opiece święta Boża Kalmicielko. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pani Stasia Zygowa, 50, tak? 50 wieniec, czyli piękny jubileusz. Bardzo Pani za ten trud, za te wszystkie pomysły i za to ich piękne wykonanie dziękujemy. Więc Bóg zapłać i za te w tej chwili modlitwę i w Kościele i szczęść Boże na to dzisiejsze świętowanie i weselenie się i przebywanie ze sobą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Poświęcony chleb będą rozdawać starostowie i ksiądz proboszcz. Bardzo prosimy. Proszę Państwa, witamy serdecznie w drugiej części naszego koncertu. Chcieliśmy Państwu zagrać utwór, którego autorem jest oczywiście mój brat Jan Boduszek, dla rolników, dla wszystkich rolników, Jedną drogę przez wieś.